Chciałem Państwu powiedzieć o moich praktycznych doświadczeniach związanych z Big Data. To, co Państwo widzą na slajdzie, to już zostało powiedziane, więc możemy spokojnie iść dalej. O co moim zdaniem chodzi w całej tej Big Data? Wiele firm ostatnio chce gromadzić duże ilości danych. Po co się tego typu rzeczy robi? Tak naprawdę z mojego punktu widzenia zgromadzenie dużej ilości danych pozwala nam znaleźć... Pozwala nam stworzyć spójny obraz klienta, spójny i całościowy obraz klienta. Całościowy dlatego, że na podstawie wielu źródeł, z których możemy pozyskiwać informacje na temat klienta, możemy uzyskać obraz, który nadaje się do praktycznego wykorzystania i możemy go zrobić w rozsądnym czasie i przy rozsądnych kosztach. To są kluczowe kwestie, dlatego że możemy sobie wyobrazić łatwo sytuację, w której gromadzimy mnóstwo informacji na temat użytkowników i nic sensownego z nich nie potrafimy wyciągnąć, dlatego że nie mamy dobrego pomysłu biznesowego albo nie potrafimy przejść do wartości, do informacji biznesowo istotnych, albo tak jak było przed pojawieniem się na przykład Hadoopa, nie potrafimy tego zrobić w jakimś rozsądnym czasie. Na przykład uzyskanie odpowiedzi na temat zachowania użytkownika zajmuje nam godziny, tygodnie, miesiące. Albo przed pojawieniem się Hadoopa istniały systemy, które umożliwiały zgromadzenie dużych wolumenów danych, na przykład Teradata, ale były one po prostu skrajnie drogie i było niewiele firm, które było stać na zgromadzenie tak dużych wolumenów danych. Po co gromadzimy takie informacje? Na przykład po to, żeby lepiej zaadresować nasze usługi, co oznacza na przykład w przypadku portalu, że chcemy wysyłać mailingi tylko do osób, które będą nimi zainteresowane. Dlatego, że lepiej to wygląda ze strony klienta, lepiej to wygląda ze strony użytkownika. Po naszej stronie to też generuje mniej kłopotów. Dzięki tego typu analizom potrafimy też ograniczyć koszty funkcjonowania i potrafimy zapobiegać niekorzystnym zdarzeniom. Na przykład bank potrafi przewidzieć, że dany klient w danym miesiącu będzie na przykład chciał zrezygnować z karty kredytowej albo wcześniej spłacić kredyt, co jest z punktu widzenia banku niekorzystnym zdarzeniem. Wyobraźmy sobie, żebyśmy poczuli ciężar zdarzeń, że jesteśmy bankiem i chcemy zgromadzić informacje na temat klienta. Do jakich źródeł możemy sięgnąć? Możemy skorzystać na przykład z danych pochodzących z systemów transakcyjnych. To są systemy, które gromadzą informacje na temat wszelkich zachowań użytkowników, w jaki sposób wypłacają pieniądze, skąd dostają pieniądze, informacje o wszelkich przelewach, kredytach, tego typu rzeczach. Możemy do tego dorzucić informacje na temat tego, co użytkownicy robią na stronach internetowych banku. I ta informacja jest dość fajna, dlatego że ona tak naprawdę nie wymaga żadnego istotnego przetworzenia statystycznego. Wiemy na przykład, że klient wszedł na stronę, w której jest poświęcona kredytom, a więc prawdopodobnie jest zainteresowany kredytem. Klient, który już ma kredyt, nagle zaczyna porównywać oprocentowanie kredytów. Być może myśli o zmianie kredytu. Innym dość fajnym źródłem, i to fajnym dwójnasób, jakby na dwa sposoby, są media społeczne. Z jednej strony, jeśli potrafilibyśmy porównać, połączyć dane o zachowaniu konkretnych ludzi z danymi o naszych klientach, wiedzieć, że ten nasz klient zachowuje się w określony sposób w mediach społecznych, publikuje określone treści w mediach społecznych, no to wiedzielibyśmy o tym, czy jest zadowolony z naszych usług, czy niezadowolony. A drugie sympatyczne wykorzystanie mediów społecznych to jest taki monitoring, system wczesnego ostrzegania. Jeśli niezależnie od tego, czy potrafimy powiązać informacje z identyfikatorami naszych klientów, możemy wdrożyć system, który będzie nas ostrzegał o tym, że na przykład pewne produkty, które nam się wydają fajnie zaadresowane, mają jakiś feler, ludzie zaczynają na nie narzekać, albo na przykład zaczynają narzekać na poziom obsługi w jakimś oddziale. Więc dowiadujemy się znacznie wcześniej i wprost o tym, że za chwilę staniemy w obliczu dość istotnych kłopotów.
Kolejnym fajnym źródłem informacji to jest to, czego ludzie szukają w internecie. To też są dane, po które można sięgnąć. Na przykład istnieją bardzo fajne modele retargetingu reklam. Potrafimy uzyskać informacje na temat tego, czy jakich treści szukał nasz klient. I to też jest fajne, dlatego na przykład, że wiemy, że ktoś nagle zaczął się interesować wycieczkami zagranicznymi, co znaczy, że być może będzie potrzebował kredytu na wycieczkę zagraniczną, albo na przykład komuś być może urodzi się dziecko, bo zaczął się interesować szkołami rodzenia. Kolejne źródło, potencjalne źródło to na przykład, w jakiej sprawie ktoś dzwonił do call center, czy zainteresował kogoś mailing, czy kliknął w niego, czy wreszcie w jaki sposób korzysta z telefonu komórkowego. W jaki sposób korzysta z telefonu komórkowego to dość taka ogólna kategoria, ale proszę zwrócić uwagę, że na przykład w przypadku telefonów komórkowych mamy dane o geolokalizacji. Mamy informacje na temat połączeń pomiędzy poszczególnymi użytkownikami. Potrafimy na przykład zorientować się, że istnieje pewna grupa osób, które dość często do siebie dzwonią, że któraś z tych osób zazwyczaj inicjuje połączenia, więc na przykład taką osobę można potraktować w jakiś specjalny sposób, można z niej uczynić ambasadora naszej firmy czy pewnej usługi. I takie dane spełniają definicję Big Data, tak jak ją postawił Gartner w 2001 roku. Mamy tutaj dość duży wolumen danych, co łatwo widać. Te dane spływają do nas dość często, do tego dość często za chwilę powrócimy i są bardzo zróżnicowane, bo rzeczywiście są tak naprawdę. Widzą Państwo, mają tu Państwo i dane o operacjach bankowych i o ruchu na stronach i o tym, co ktoś napisał na stronie na Facebooku. Wróćmy na chwilę do tego Velocity. Tak naprawdę problemem tu jest nie tylko to, że te dane spływają do nas dość często, ale również to, że spływają w bardzo różnych odstępach czasu. Na przykład o ile każde zachowanie w systemie transakcyjnym zostaje przez nas zanotowane, to jest zachowanie dość częste, to na przykład telefon do call center czy zabranie głosu na Twitterze jest stosunkowo rzadkie. Teraz jeśli będziemy konstruować jakiekolwiek modele statystyczne, to musimy brać pod uwagę, że pewne dane będą do nas przychodziły często, pewne rzadko, niektóre z nich będą miały znacznie większą wagę niż inne. Na przykład jeśli ktoś zadzwoni do call center i będzie narzekał, prawdopodobnie jest dużo bardziej zdeterminowany niż osoba, która nie dzwoni do call center. Więc to nasze Velocity będzie miało tutaj dwie twarze, nie tylko tak, jak się potocznie o nim mówi, że chodzi o to, że te dane, przepraszam, coś się stało, spływają, to ja czy nie ja? Okej. Spływają dość często. Ale również problem jest to, że one spływają w bardzo różnych, jakby natura, częstotliwość pojawiania się informacji w poszczególnych źródłach jest zupełnie różna. Dobra, spróbujmy do tego podejść jeszcze konkretniej. Tak naprawdę wyobraźmy sobie, że mamy dwa źródła danych. Mamy tutaj informacje na temat operacji bankowych. Tak naprawdę tutaj już trochę oszukuję, dlatego że te dane już są opisane, jakby stworzenie słowników, które rozpoznają, że mamy do czynienia z opłatą za gaz, czy zakupem w sklepie internetowym, czy zakupem artykułów sportowych, czy opłatą za lekcję pianina, już wymaga dość daleko idącej analizy danych. I tutaj już jest miejsce, w którym możemy próbować używać jakichś wyrafinowanych technik statystycznych. W jaki sposób to się robi, to opowiem Państwu pod sam koniec wystąpienia. Ale proszę zwrócić uwagę, że tych danych mamy dużo, w tym sensie, że jest mnóstwo rekordów i to są setki milionów, miliardy obserwacji. One są robione modulo każdy użytkownik i data i rodzaj operacji. Drugie potencjalne źródło danych to jest dane, z którym zazwyczaj mamy do czynienia w przypadku portali. Mamy jakiś identyfikator klienta, w przypadku jakiejś cookie, datę, kiedy ktoś załadował stronę, adres tej strony, na przykład user agenta, taki opis, którym przedstawia się przeglądarka systemowi. Z tego user agenta można wydusić kilka fajnych informacji. Tu mamy też adres IP, który też może się do czegoś przydać, ale tak naprawdę te dane nie mają dla nas jakiejś dużej wartości biznesowej. Tak naprawdę to, co nas interesuje, to chcielibyśmy przejść do struktury, w której każdy klient jest opisany w jednym wierszu
i mamy do tego klienta przypisane mnóstwo zdarzeń. Na przykład to są dane, które tego typu dane byśmy budowali, jeśli chcielibyśmy na przykład przewidzieć odejście czy rezygnację klienta. Widzielibyśmy jego zachowanie M-6, czyli 6 miesięcy przed momentem, kiedy odszedł, 5 miesięcy, kiedy odszedł, 4 i tak dalej, i tak dalej. I chcielibyśmy dla każdego miesiąca mieć wyliczone na przykład wartość rachunku za gaz, czy ten rachunek został opłacony przed terminem, czy po terminie, czy kupił na przykład bilety lotnicze, czy ile pieniędzy wydał na produkty żywnościowe. Chcielibyśmy wiedzieć, czy wydał je w Almie, czy na przykład w Biedronce. Chcielibyśmy wiedzieć, ile czasu spędził na serwisach o tematyce biznesowej, na przykład czy ma jakieś wydatki związane z edukacją dziecka, na przykład czy opłaca lekcje pianina albo lekcje juda, czy na przykład posługuje się urządzeniem mobilnym, jeśli tak, to jakiej klasy to jest urządzenie, tego typu informacje można na przykład wyciągnąć właśnie z user agenta. Chcielibyśmy na przykład wiedzieć, czy jeśli płacił za benzynę, to czy płacił tylko w miejscowości, w której mieszka, czy może płacił za granicą. Tego informacje na przykład możemy uzyskać stąd. Z danych na temat operacji bankowych. Więc jakby widzą Państwo, że operacja, którą musimy zrobić, żeby przejść stąd tutaj, już jest całkiem niebanalna. Tak naprawdę musimy się nauczyć przekształcać te informacje na tego typu dane i to jakby to wymaga po pierwsze pewnego przemyślenia biznesowego, a po drugie jednak dość niebanalnych operacji od strony informatycznej, czy od strony programistycznej. Co dla mnie jest najciekawsze, jeśli chodzi o Big Data, to jest, że jeśli potrafimy zrobić takie operacje, jak Państwu pokazałem przed chwilą, to nie posługujemy się, nie bazujemy na deklaracjach użytkownika, czy na deklaracjach klienta. Z wykształcenia jestem też psychologiem, więc wiem, że ludzie generalnie, jeśli się o nich o coś zapyta, to nam odpowiedzą. To jest bardzo miłe, ale to, co odpowiedzą, będzie zależało od mnóstwa rzeczy, na przykład od tego, czy nas lubią, czy nie, czy chcą nas zrobić akurat w konia, czy może mają w stosunku do nas jakieś uprzedzenia. To niekoniecznie będzie zgodne z tym, co, jak się zachowają, czy co tak naprawdę myślą. Dodatkowy problem jest taki, że nie sposób ludzi przepytać na temat dowolnego ich aspektu życia, czy interesującego nas aspektu życia, bo po prostu się wkurzą i nie będą nam nic sensownego odpowiadać. Fajne jest to, że nie musimy bazować na próbce danych. To jest tak, że wylosowanie dobrej próbki danych jest sztuką samą w sobie, a dodatkowo jeśli na przykład mamy usługi, które niektóre usługi gromadzą kilka milionów użytkowników, a inne kilkudziesięciu użytkowników, to skonstruowanie sensownej próbki danych już jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. A jeśli dodatkowo chcemy śledzić jakieś zjawisko w czasie, no to robi się z tego naprawdę dość skomplikowane zagadnienie. Kolejna ciekawa rzecz to to, że potrafimy robić dzięki Big Data potrafimy robić analizy nie na podstawie sztucznego eksperymentu, nie na podstawie jakiegoś testu, na przykład testu AB, prezentujemy dwie wersje strony i sprawdzamy, jak ludzie się zachowają. Czy na przykład wyświetlamy ludziom reklamę i sprawdzamy, czy zapamiętali treści przedstawione w tej reklamie, tylko obserwujemy ich zachowanie w rzeczywistym świecie. I tak naprawdę ostatni punkt, który jest dla mnie clue, czy taką najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o Big Data, to jest to, że cały czas zachowujemy możliwość sięgania do danych szczegółowych. Cały czas możemy się odwołać do tych najbardziej atomowych zdarzeń, co ma kilka zalet, na przykład takie, że jeśli popełnimy jakiś błąd w agregacji danych, zazwyczaj jeśli przetwarzamy dane, to jest tak, że one dość szybko są agregowane do, na przykład jest wyliczany średni czas spędzany na stronach w rozbiciu na poszczególne serwisy. Więc tutaj tracimy informacje o zachowaniu pojedynczych użytkowników, mamy tylko średni czas. Jeśli popełnimy jakiś błąd przy tych wyliczeniach, no to sprawa jest nie do odwrócenia, jeśli skasowaliśmy dane. Dodatkowo sympatyczne jest to, że w przypadku Big Data możemy
cały czas do tych danych wracać z nowymi hipotezami, stawiać nowe pytania, których nie postawiliśmy sobie chwilę wcześniej, które nie przyszły nam do głowy chwilę wcześniej, czy chwilę wcześniej dla nas nie miały znaczenia. Fajne jest to, że w przypadku Big Data tak naprawdę żyjemy na świecie styku biznesu i języka danych. Po jednej stronie są problemy biznesowe, które musimy przełożyć na język danych i wrócić z odpowiedziami, które będą zrozumiałe dla ludzi, którzy nas pytają. Na przykład ktoś do nas przychodzi z pytaniem, dlaczego spada ruch na skrzynkach pocztowych. My musimy się zastanowić na temat tego, jakiego typu informacjami dysponujemy w bazie danych, w jaki sposób je przetworzymy i w jaki sposób mu będziemy w stanie na to pytanie odpowiedzieć. No i często, żeby móc odpowiedzieć na jakieś pytanie biznesowe, musimy znaleźć całkiem fajną reprezentację matematyczną problemu. To zazwyczaj nie są problemy, które da się rozwiązać tak po prostu wprost, odpytując system. No i to też jest bardzo w tym zagadnieniu sympatyczne. Spróbujmy postawić sobie taki praktyczny problem, którym tak naprawdę staję. Ja miałem okazję stanąć przy każdym i w przypadku internetu, i w przypadku banku. W przypadku internetu na przykład jest tak, że klienci generalnie, załóżmy, że mamy tutaj dane na temat logowań do skrzynki pocztowej. Mamy jakiegoś klienta numer jeden, który zalogował się 1 stycznia 2000 roku, 2 stycznia, potem kolejny raz zalogował się po 2 miesiącach. I tutaj kolejne obserwacje związane z tym klientem. Tu klient numer dwa, który zalogował się znowu 1 stycznia, potem zrobił sobie pół roku przerwy, zalogował się kolejny raz, potem po jednym dniu się znowu zalogował. To jest dla Państwa jasne, prawda? I teraz przychodzi do nas ktoś i mówi, że chciałbyś dowiedzieć się, jaki procent klientów rezygnuje z naszych usług. Jaki problem Państwo od razu tutaj widzą przed tym? Proszę zobaczyć, że tak naprawdę tutaj nie mamy w jasny sposób podanej informacji na temat tego, że ktoś zrezygnował z naszych usług. To jest problem, który nęka i internet, i banki. Użytkownicy zazwyczaj nie mówią nam wprost, że to ja rezygnuję, dziękuję, szczególnie jeśli chodzi o takie bezpłatne usługi, jak na przykład skrzynka pocztowa. Więc tak naprawdę musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy, że ktoś od nas odszedł? Co to znaczy, że ktoś zrezygnował z usług? Czy przestał się logować do skrzynki? Tak naprawdę będziemy musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, jak długi okres czasu braku aktywności będzie dla nas wystarczający do tego, żeby uznać, że ktoś zrezygnował z usługi. Spróbujmy sobie... Nie zgubiłem Państwa tutaj. Jakby niezależnie od tego, jak długi okres czasu przyjmiemy za wystarczający do tego, żeby uznać, że ktoś zrezygnował z naszej usługi, to i tak popełnimy pewien błąd. Jeśli przyjmiemy, że to są 4 dni, no to błąd będzie duży. Jeśli przyjmiemy 2 miesiące, to błąd będzie mały, ale wciąż będą jacyś użytkownicy, którzy nawet po pół roku braku aktywności będą wracali do nas. Więc staramy się wyliczyć błąd, który popełnimy przy różnych kryteriach odejścia. Tutaj, jeśli te dane mamy już posortowane po kliencie i po dacie logowania, wystarczy, że wyliczymy sobie ilość dni bez logowania pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami, a następnie na każdego klienta wyliczymy maksymalny czas bez logowania, po którym ten klient zalogował się do nas powtórnie. Jak już będziemy mieli tego typu dane, możemy zrobić sobie na podstawie tej ostatniej tabeli rozkład. Wiemy na przykład, że niech to będzie w tysiącach klientów, na przykład dla 120 tysięcy klientów maksymalny okres, po którym przerwę, po którym do nas wrócili, to był 1 dzień. Dla 20 tysięcy to było 37 dni. Czyli po 20 tysięcy klientów po 37 dniach braku aktywności zalogowało się do nas.
Czy na podstawie tego wykresu moglibyśmy jakoś w łatwy sposób wyliczyć sobie, znaczy odpowiedzieć na pytanie, jaki okres braku aktywności jest wystarczający do tego, żeby uznać, że klient zrezygnował z naszych usług? Proszę? 41, prawda? Tak, bo to jest jakby widać, że jakby przedłużanie tego okresu w tą stronę nie powoduje spadku błędu. Dla 41 dni jest on prawie taki sam, jak na przykład dla 57, więc jakby przedłużanie tego okresu w tą stronę nie powoduje, że tutaj coś dramatycznie się zmienia. Więc robiąc tego typu analizę potrafimy odpowiedzieć na, zaproponować kryterium odejścia, rezygnacji z usług. To jest taki problem, który jakby no, praktycznie w każdej działce, z którą miałem do czynienia, musiałem jakoś rozwiązać, na przykład w ten sposób. Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda, jeśli inaczej, kłopot z pozyskaniem informacji na temat tego, czy z jakich technologii korzystają firmy, jest o tyle trudny, że firmy przeważnie się nie chwalą tym, że my korzystamy z takiej technologii, z innej technologii. Miejscem, w którym można dość łatwo uzyskać tego typu informacje, miejscem, w którym firmy nie kłamią, to są ogłoszenia o pracę. Firmy szukają specjalistów określonych znających określone technologie. I tu mają Państwo zrzuty z serwisu Indeed.com, to dotyczy akurat rynku amerykańskiego. Proszę zobaczyć, jak kształtowało się zainteresowanie Big Data. My jesteśmy gdzieś tutaj. Początek roku 2011 to jest moment, w którym na przykład Onet wdraża Hadoopa u siebie. Tu mam Państwu Hadoopa, czyli taki flagowy system dla Big Data, system bazodanowy. Tu widać znowu, że początek roku 2011 Onet wdraża. Tu widać, jakie mamy przesunięcie w stosunku do amerykańskiego rynku. Przesunięcie o kilka lat, ale z drugiej strony widać, jak bardzo popularność tych technologii, czy tych zagadnień, czy zapotrzebowanie na specjalistów znających tę technologię wzrosło i można się spodziewać, że na polskim rynku też tak gwałtownie wzrośnie. Tu dodatkowo poza Big Data i Hadoopem mają Państwo jeszcze Hive'a. To jest taka technika w obrębie Hadoopa, która umożliwia pytanie baz danych, coś w rodzaju SQL-a. I wreszcie najbardziej popularny ostatnio trend Spark, rozwiązanie, które umożliwia przetwarzanie danych w pamięci. Zaraz dokładnie o tym powiem, czym się różni Spark od Hadoopa. Tu w każdym razie widać, że jest dość, na rynku amerykańskim powstało dość gwałtowne zapotrzebowanie na ludzi znających się na tych technologiach, dość gwałtowny rozwój i to jest ten moment, w którym w Polsce też ten rozwój się zaczyna i za chwilę będzie miał podobną dynamikę jak ten, który tutaj widzimy w ogłoszeniach o pracę. Dobra. Jeśli myślimy o Big Data, to tak naprawdę mamy, wydaje mi się, że są cztery rodzaje praktycznych problemów, na które trafimy. Jeden to jest ten, o którym trochę mówiliśmy tak naprawdę. To znaczy musimy zgromadzić dużą ilość danych w sposób umożliwiający korzystanie z nich w jakiś rozsądny sposób. Kolejny problem, który się pojawia, o każdym z tych problemów troszkę Państwu opowiem, to jest zapewnienie spójnej identyfikacji klienta, niezależnie od tego, z jakiego źródła korzystamy. To jest dość oczywiste. Mamy systemy bankowe, mamy systemy identyfikujące zachowanie klientów na stronach internetowych, mamy systemy identyfikujące zachowanie użytkownika, znaczy mamy numer telefonu komórkowego, którym się ktoś posługuje. Zapewnienie sobie połączenia tych danych jest sztuką samą w sobie. Rzecz, o której już trochę mówiliśmy, to samo przetłumaczenie danych, takich typowo technicznych, tak jak te Państwo pamiętają w tych tabelkach u góry, na dane, które będą miały znaczenie biznesowe, jest też dość skomplikowane. No i wreszcie samo przygotowanie analiz statystycznych też jest pewnym wyzwaniem.
dobór technik statystycznych, które umożliwi nam wyciągnięcie jakichś sensownych wniosków. Dobrze. Kilka słów na temat Hadoopa. Hadoopa, który jest takim jakby jest flagowym produktem w obrębie Big Data. Jeśli myślimy o takim podejściu typowo relacyjnym, zazwyczaj jest tak, że załóżmy, że jesteśmy portalem, chcemy zgromadzić informacje na temat zachowania użytkowników na stronach. Nie opłaca nam się zapisywać, chcemy zapisywać w każdym wierszu informacje na temat odwiedzonych stron. Nie opłaca nam się zachowywać za każdym razem pełnej nazwy strony, po prostu, bo to zajmuje za dużo miejsca. Pisanie za każdym razem www.wp.pl/wiadomości/coś tam zajmuje dużo miejsca, więc łatwiej zrobić słownik, który będzie tego typu napisy tłumaczył na przykład na cyfry i za każdym razem w naszej tabeli z faktami na przykład www.wp.pl będzie prezentowane przez jedynkę. I tak samo nie opłaca nam się trzymać od razu w jednej tabelce wszystkich długich ciągów reprezentujących typy urządzeń. Lepiej zrobić słownik. No, tak samo nie opłaca nam się trzymać identyfikatorów użytkowników i tak dalej, i tak dalej. Możemy tworzyć tego typu słowniki. I to jest bardzo fajne podejście, jeśli mamy do czynienia z niewielkim wolumenem danych. Jeśli teraz proszę sobie wyobrazić, że każdym z tych słowników mają Państwo po kilkadziesiąt miliardów unikalnych obserwacji i teraz dodatkowo na sekundę do Państwa bazy spływają 2000 nowych rekordów i każdy z tych rekordów muszą Państwo przepuścić przez ten słownik, sprawdzić, czy nazwa strony występuje już w nim, czy nie, przelecieć kilkadziesiąt miliardów obserwacji, czy dany user agent występuje w tym słowniku, przylatujemy kilkaset milionów obserwacji. Widzą Państwo, że to robi się kłopotliwe. Lepiej jest, jak w przypadku Hadoopa, zapisywać po prostu wszystko, jak leci. Różnica jest taka, że w tym przypadku przestrzeń dyskowa jest tania. Opieramy się na dużej ilości serwerów, tanich serwerów, w których każdy ma swój własny dysk. Te informacje są zapisywane zazwyczaj na trzech różnych miejscach, więc możemy założyć, że nawet jeśli jeden serwer ulegnie uszkodzeniu, no to w pozostałych dwóch miejscach będziemy potrafili odnaleźć te informacje. Dlaczego sięganie, odczytywanie danych jest tak wydajne w przypadku Hadoopa? Wyobraźmy sobie, że chcemy na przykład znaleźć w naszym dużym zbiorze danych informacje na temat wszystkich oglądnięć na przykład serialu Lekarze. Jest tego dość dużo. Gdybyśmy chcieli przejrzeć bardzo dużą tabelkę, po prostu zajmie nam to mnóstwo czasu. Lepiej jest to rozbić na kilka podproblemów, na przykład równolegle przeszukiwać według na przykład województwa. Możemy to od razu rozbić na 16 równolegle prowadzonych wyszukań i po prostu scalić wyniki wyszukań. To jest rozwiązanie, które proponuje Hadoop. Tą część nazywamy fazą map, tą część nazywamy fazą reduce, stąd nazwa paradygmatu map reduce. Tutaj po drodze jeszcze dzieją się dwie operacje, o których zazwyczaj rzadko się mówi, ale one mają pewne znaczenie. To jest jakby sposób, w jaki wyprowadzamy informacje stąd. Czy one są bardzo zagregowane, czy mało zagregowane. Zgubiłem już Państwa tutaj? Nie. Jakieś podstawowe komponenty, jeśli chodzi o Hadoopa. Hive, o którym już Państwu wspomniałem, to jest środowisko umożliwiające zadawanie zapytań w języku zbliżonym do SQL-a. To ma duże znaczenie, jeśli Państwo przesiadają się na Hadoopa, jak na przykład w przypadku Onetu. Na początku 2011 zdecydowaliśmy się przysiąść na Hadoopa. Nagle i wszyscy ci ludzie, którzy posługiwali się do tej pory SQL-em, musieli się rzucić się na nowe wody. No i to, że mogli to robić w języku właściwie bardzo podobnym do SQL-a, tam różnice są naprawdę kosmetyczne, bardzo ułatwiło życie. Fajne jest w przypadku Hive'a to, że dostarcza kilka dodatkowych komponentów, na przykład takie ma bardzo rozbudowane możliwości operowania na stringach czy na napisach. To ma duże znaczenie, dlatego że zazwyczaj mamy do czynienia po prostu z napisami. Możemy wywoływać od razu metody napisane w języku Java. Można operować na takiej strukturze, którą się nazywa JSON. To jest bardzo elastyczna struktura reprezentowania informacji. Kochana przez programistów, nienawidzona przez analityków, bo w niej bardzo łatwo można dopisać
nowe własności, a jak Państwo się domyślają, to wyciągnięcie, zorientowanie się, że doszła jakaś nowa własność, wcale nie jest taka prosta, nie jest takie proste. Plus mamy tu mnóstwo funkcji statystycznych umożliwiających, na przykład jeśli chcą Państwo analizować dane, na przykład bardzo istotne jest to, żeby zorientować się, czy dane, które Państwo pakują do bazy, na przykład nie składają się tylko i wyłącznie z pustych wartości. Na przykład na 10 milionów obserwacji nie mają, mogą mieć Państwo tylko 2 albo 3 nie będące nulami czy pustymi obserwacjami. Zorientowanie się, że tak jest, jest bardzo ułatwia sprawę. Kolejny istotny komponent to jest świńska łacina. Język, w którym już definiujemy sposób przetwarzania danych, możemy ingerować w sposób przetwarzania danych, możemy pisać MapReduce'y. I tutaj istotne jest to, że znowu mamy bardzo rozbudowane możliwości operowania na napisach. To naprawdę ma znaczenie. Możemy używać wyrażeń regularnych, to też jest bardzo dużą zaletą. Ma bardzo rozbudowane możliwości operowania na datach, jakby to bardzo ułatwia sprawę, bo zazwyczaj musimy tworzyć jakieś agregaty przeliczenia w oparciu o tym, czy się było danego dnia, danej minuty, danej sekundy, było jakiś był odstęp pomiędzy nimi, pomiędzy zdarzeniami, no i plus można zdefiniować tutaj funkcje właściwie w każdym jakimś normalnym języku programowania dość wysokiego poziomu. Kolejna bardzo sympatyczna część składowa Hadoopa to jest już związana właściwie z czystą statystyką, to jest Mahout. Tutaj mają Państwo możliwość korzystania z technik statystycznych. Istotne jest to, że część z tych technik statystycznych jest dostępna w paradygmacie MapReduce, czyli można już korzystać z mocy obliczeniowej serwerów, z tego, że te obliczenia są rozpraszane na wiele maszyn. Jeśli myślą Państwo o jakimś szybkim starcie, jeśli chodzi o Hadoopa, no to są na rynku 2 dostępne rozwiązania, Cloudera, Hortonworks. Oba oferują szybki, no po prostu takie rozwiązania, gdzie Państwo mogą je zainstalować nawet na laptopie i one zaczną działać. Wystarczy zgodzić się na to, żeby można było uruchamiać maszyny wirtualne i w ciągu kilku godzin mają Państwo już dostępne środowisko umożliwiające robienie pierwszych, załadowanie danych, przetworzenie ich i tak dalej. Hortonworks jest zazwyczaj troszkę szybszy, jeśli chodzi o wypuszczanie nowszych wersji pakietów. Cloudera za to ma kilka fajnych rozwiązań umożliwiających troszkę szybsze przetwarzanie danych. Mam wrażenie, że Cloudera jest trochę bardziej popularna, ale no i też dłużej istnieje na rynku. Obydwie firmy dostarczają rozwiązania w postaci open source. Oczywiście żyją ze szkoleń, żyją ze świadczenia wsparcia. Na poziomie 5 minut jeszcze? Tak? Okay. Wydaje się, że tak na pierwszy rzut oka, że Hadoop to jest takie fajne rozwiązanie. Instalujemy, ładujemy dane i już jest dobrze. Na poziomie samego gromadzenia danych to może się pojawić kilka problemów. Jedno to jest takie, że to jest szczególnie istotne, jeśli Państwo pracują z tym. Zazwyczaj jest teraz tak, że pracujemy z JSON-owskimi strukturami danych, gdzie można po prostu dopisać dowolną wartość. To, że potrafimy zapisać dane do bazy, to jest jedna rzecz. Wydobycie tych danych, zrobienie jakichś agregatów, przeliczeń, to jest zupełnie inna historia. I to jest taki konflikt pomiędzy deweloperami, którzy kochają JSON-a, łatwe wrzucanie danych, i analitykami, którzy będą musieli te dane jakoś zagregować, przetworzyć. Oni niekoniecznie kochają tego typu podejście. Dość istotnym ograniczeniem Hadoopa jest to, że tutaj łatwo zapisywać dane, za to tam nie ma takiej operacji jak usuń dany wiersz. Tak naprawdę, żeby go usunąć, to musimy często przepisać całą tabelę. Dlatego dokładne przeanalizowanie danych, zanim załadujemy je do bazy danych, usunięcie wszelkich obserwacji, które są nieprawidłowe, są wynikiem błędu, jest bardzo istotne.
Hadoop nie nadaje się do tego, żeby uzyskiwać odpowiedzi w bardzo krótkim czasie, czasie zbliżonym do rzeczywistego, w czasie minut czy sekund. To jest czas wykonania zapytania przez to, że ono jest rozproszone na wiele maszyn, jest po prostu bardzo trudne do przewidzenia. Ono jest krótkie w porównaniu do baz relacyjnych, bo zamiast czekać tygodnie na odpowiedź, będziemy czekali godziny, ale nie potrafimy przewidzieć, że dana odpowiedź przyjdzie na przykład w danej milisekundzie. Są do tego innego typu rozwiązania dostępne razem z Hadoopem, zaraz sobie o nich powiemy. Wbrew pierwszemu wrażeniu, wbrew temu, co staram się Państwu pokazać wcześniej, że tak naprawdę wystarczy zainstalować sobie takiego startera i już mamy Hadoopa. Za chwilę się może okazać, że to nie jest aż takie proste. Szczególnie jeśli jesteśmy firmą, która nigdy wcześniej nie posługiwała się klastrami, nie ma doświadczeń w zarządzaniu klastrami. Jakby Hadoop jest naturalnym rozwiązaniem dla firm internetowych. Zresztą jakby sam paradygmat MapReduce, a sam Hadoop narodził się właśnie w firmach internetowych. Firmach, które są, dla których naturalnym środowiskiem jest klaster wielu serwerów. Na przykład klastry, które farmy serwerów, które podają strony internetowe. W przypadku banku to niekoniecznie jest naturalne środowisko. Będą musiały zatrudnić nowych ludzi, którzy będą potrafili zarządzać klastrem. Jeszcze trzeba pamiętać o tym, że jednego Hadoopa trzeba będzie zintegrować i z źródłami danych. To na przykład tu mogą pojawiać się tego typu problemy, że na przykład w przypadku banku dane dotyczące operacji bankowych są w ściśle wydzielonym WLAN-ie, z którego nie sposób go wydobyć, nie sposób wydobyć tej informacji, skądinąd bardzo dobrze. Trzeba będzie podpiąć Hadoopa do jakiegoś systemu BI-owego, systemu Business Intelligence. No i jeszcze trzeba pamiętać o tym, że Hadoop jest typowym środowiskiem backendowym, to znaczy on nie ma wysokiej klasy zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo danych. Ma mniej więcej takie, powiedzmy, zabezpieczenia na poziomie systemu operacyjnego, więc tutaj nie. Jeśli ktoś zły dostanie się nam do środka, no to prawdopodobnie będzie w stanie zrobić złe rzeczy. Hadoop ma zabezpieczenia raczej na poziomie niepozwalającym dobrym ludziom zrobić głupich rzeczy, niż na poziomie zabezpieczających nas przed aktywnością złych ludzi. Zanim wystartujemy z jakimś rozwiązaniem Hadoopowym, warto też sobie odpowiedzieć na kilka takich pytań, na przykład czy chcemy to robić na lokalnych serwerach, czy jakiejś na przykład w chmurze. Jakiej przestrzeni dyskowej będziemy potrzebowali? Proszę pamiętać, że tutaj wszystkie dane są replikowane trzy razy. Jak duża pamięć operacyjna będzie nam potrzebna? Czy może na przykład chcemy do tego dorzucić komponenty karty graficzne, które umożliwiają szybsze robienie części operacji. No i wreszcie, jak nam będzie ten system przyrastał. To jakby to trzeba cały czas mieć w pamięci, dlatego że tak naprawdę konstruujemy sieć, do której potrzebujemy switchy, okablowania i za rok może się okazać, że musimy wziąć wszystkie zabawki i przenieść je w zupełnie inne miejsce. Tak samo będziemy potrzebowali do tego prądu. Więc warto myśleć od razu z wyprzedzeniem 2-3 lat do przodu. Jeśli chodzi o inne rozwiązania do gromadzenia danych, czy do przetwarzania danych, dość fajnymi rozwiązaniami, za pomocą których można zlikwidować niektóre problemy z Hadoopem, to jest Storm albo Spark. Obydwa rozwiązania umożliwiają przetwarzanie danych w czasie zbliżonym do czasu rzeczywistego. Dość dobrą praktyką jest przed systemem Hadoopowym postawić Storm albo Sparka i tam już robić wstępną analizę danych. Przy okazji wychwytujemy, czy te dane, które próbujemy załadować do bazy, mają poprawną strukturę, czy nie mają poprawnej struktury. Plus możemy dostarczać bardzo fajne analizy, na przykład w przypadku portali internetowych, praktycznie wszyscy duży gracze mają w tych rozwiązaniach dostępne raporty pokazujące klikalność linków. W momencie, kiedy redakcja publikuje jakiś link, to musi w szybkim czasie dostać informację, czy ten link się sprawdza, czy nie. Musi mieć możliwość odniesienia jego do klikalności linku publikowanego, średniej klikalności linku publikowanego w danym miejscu.
więc muszę szybko podjąć decyzję, czy zdejmować ten link, czy zostawiać, czy może go przenieść w jakieś inne miejsce. I to jest bardzo, bardzo przydatna funkcjonalność, plus właśnie można w tym robić wstępną analizę danych, czy tam przypadkiem jednak nie doszło do małych kłopotów na poziomie ładowania danych. Innymi fajnymi rozwiązaniami jest na przykład React albo Cassandra. One zapewniają troszkę może lepszą skalowalność rozwiązań, jeśli chodzi o Hadoopa. Bardzo fajnym rozwiązaniem, jeśli chcą Państwo przechowywać dokumenty o nieokreślonej strukturze, jest MongoDB. No i wreszcie mamy tutaj też stare, dobre rozwiązania open source'owe, relacyjne, MySQL czy Postgres. Czy zawsze warto korzystać z Hadoopa? Wydaje mi się, że nie zawsze. Na przykład jeśli na przykład mamy niewielki wolumen danych, albo te dane nie są jakoś specjalnie zróżnicowane, albo mają wyraźną strukturę, no to może nie ma sensu ładować się coś zupełnie dla nas nowego. Szczególnie jeśli na przykład mamy nieduże zasoby po stronie IT, czy niewielki zespół analityczny. A na przykład mamy duże doświadczenie, jeśli chodzi o budowanie struktur relacyjnych. Kolejny problem, o którym sobie mówiliśmy, to jest zapewnienie sobie spójnej identyfikacji klienta. I tutaj jest dane na tym, które gromadzimy na temat klientów, podlegają licznym ograniczeniom prawnym. Wiele firm, na przykład telekomy, jest w dość specyficznej sytuacji. Dysponuje danymi, ale może je przetwarzać tylko w określonym celu. I to jest bardzo fajnie, dobrze, bo jakby z punktu widzenia wszyscy jesteśmy klientami. Z naszego punktu widzenia to jest dobrze, że nie można z tymi danymi zrobić dowolnej analizy, ale jakby zanim wypuścimy się na jakąś taką skomplikowany problem biznesowy, warto zorientować się, jaki jest status prawny, czy będziemy w ogóle w stanie przetworzyć dane, o którym myślimy, że je pozyskamy, nawet jeśli nimi dysponujemy. Uzyskanie danych ze źródeł zewnętrznych wymaga często kosztów. Na przykład w przypadku retargetingu Google ma bardzo fajne mechanizmy, którym Państwu dostarczy informacje o każdym cookie, który do Państwa przechodzi, z klikalności reklamy, z tym, że poprosi o to o pewną kwotę pieniędzy, niedużą na pozór, ale jeśli myślą Państwo o tysiącach klientów, czy dziesiątkach tysięcy klientów, czy milionach klientów, no to nawet jeśli to będzie złotówka, czy niecała złotówka, to nagle kwota się zrobi całkiem istotna. W różnych systemach identyfikacja użytkownika ma jakby różny czas ważności. Na przykład jeśli Państwo chcą łączyć dane pochodzące z przeglądarek internetowych, no to prawdopodobnie, znaczy wiedzą Państwo, że istnieje niewielki procent użytkowników, którzy dość często kasuje cookie, co powoduje dość istotny problem. Tak naprawdę 50% identyfikatorów umrze tego samego dnia, więc na przykład może nie warto wrzucać do systemu wszystkich identyfikatorów, może na przykład warto brać pod uwagę tylko takie identyfikatory, które przeżyły na przykład tydzień, bo wśród nich już jest o wiele niższa śmiertelność. Różne systemy, którymi będziemy łączyć dane, będą posługiwały się tak naprawdę różnymi walutami. To jest już na poziomie na przykład danych przychodzących z wewnątrz banku ma znaczenie, bo mamy numer konta bankowego i mamy identyfikator klienta. Jeden klient może mieć kilka kont bankowych, kilka usług. Jakby to są rzeczy, o których jakby warto pamiętać. A samo cookie też jest połączenie z numerem klienta bankowego, już jest pewną sztuką. Dodatkowo musimy się liczyć z tym, że jeden klient znowu posługuje się kilkudziesięcioma identyfikatorami, różnymi przeglądarkami przechodzącymi z różnych urządzeń. Adres IP też jest na przykład sztuką samą w sobie. Czy chcą Państwo brać pierwszy publiczny od strony klienta, czy od strony naszego systemu z tego adresu IP, w zależności od tego, z którego miejsca go weźmiemy, możemy uzyskać na przykład informacje na temat geolokalizacji. Numer telefonu, login do Facebooka, adres poczty i e-mail. To są jakby zupełnie różne, w każdym razie różne waluty, które będziemy próbowali ze sobą połączyć i każda z nich ma trochę inną specyfikę, trochę inny czas życia. Nie nadaje się do troszkę innych rzeczy. Kolejny problem, przed którym stajemy, jeśli
które wymieniłem wcześniej, jeden z tych naszych czterech problemów, to jest to, że zanim zajmiemy się samą analizą danych, będziemy musieli poświęcić mnóstwo czasu na temat, na przetwarzanie danych. To nie jest tak, że sobie te dane zrzucimy do bazy i ciach, ciach, już mamy, jesteśmy gotowi, zrobimy fajną analizę statystyczną. Tak naprawdę 80% naszego czasu pójdzie na to, żeby te dane stamtąd pobierać, przeliczać, przechodzić właśnie od tych takich danych technicznych do danych biznesowych. Przy okazji będziemy musieli te dane czyścić, odrzucać niektóre zmienne, dlatego że będą miały, będzie w nich zbyt dużo braków danych, albo będą zdominowane przez jedną wartość, albo na przykład będziemy mieli bardzo fajnie wyglądające zmienne, które są ze sobą skorelowane. A jeśli Państwo na przykład będą chcieli używać regresji, no to może się okazać, że pod koniec bardzo długiego okresu pracy dostają Państwo taki lakoniczny komunikat: macierz jest źle uwarunkowana. To będzie wynikało z tego, że wpuścili Państwo tam zmienne, które są ze sobą skorelowane. To nie jest rzecz, którą chcą Państwo zobaczyć po dwóch tygodniach pracy i na dwie godziny przed prezentacją na zarządzie. Więc jakby zanim Państwo te dane wrzucą do modelu, warto na przykład skontrolować właśnie, czy pomiędzy nimi, czy są skorelowane, czy nie. Na przykład, czy nie występują jakieś wartości odstające, które mogą diametralnie zmienić obraz zjawiska. No i wreszcie warto brać pod uwagę takie uwarunkowania czysto biznesowe, czy istniejące w firmie, zanim wypuścimy się w jakieś skomplikowane analizy. Na przykład, czy dobrze panujemy nad technikami statystycznymi, które chcemy użyć. Czy jaka będzie w ogóle, jaki będzie sens biznesowy analiz, które dostarczymy. Jeśli chodzi o samą analizę danych, jakby są dwa, jeśli chodzi o rozwiązania open source'owe, są jakby dwa najbardziej popularne narzędzia, to jest R i Python. Szczególnie wśród Pythonie jest SciPy. To nie jest tak, że jakby musimy iść w stronę rozwiązań open source'owych. Są bardzo fajne rozwiązania płatne, na przykład SAS, które umożliwiają nam bardzo fajne robienie dokładnych analiz danych. Tyle, że wymagają też pewnych nakładów finansowych. Jeśli chodzi o te rozwiązania open source'owe, no to chodzi o AER. Jego dużą zaletą jest to, że to jest mnóstwo modułów, że jest to praktycznie standard i jest na rynku mnóstwo ludzi, którzy znają R i znają i rozumieją zagadnienia statystyczne. Problemem jest to, że to będzie oddzielny język programowania. Jeśli chodzi o Python, no to tutaj zaletą jest to, że to jest język programowania, dodatkowo język, w którym już można pisać MapReduce'y, czyli jeśli Państwo znają Pythona, no to i poradzą sobie Państwo ze statystyką i z pisaniem MapReduce'ów, ale cienkie jest to, że znalezienie kogoś, kto będzie trochę programistą, będzie trochę rozumiał statystykę i nie będzie miał komunikatywności budyniu w tym wszystkim, już jest pewnym wyzwaniem. To jest znalezienie kogoś, kto nie będzie traktował pytania o to, czemu spada ruch na skrzynkach pocztowych, jako jakiegoś poniżającego pytania ze strony rzeczywistości, kiedy on się zajmuje zupełnie innymi, subtelnymi zagadnieniami. Kilka pakietów, które jakby warto znać. Jeśli chodzi o R, tu mają Państwo dane, pakiety związane z wydobyciem danych, agregacją, operacją na tekście, na datach. Mogą się Państwo zastanawiać, czemu one tutaj są wypisane, skoro tak naprawdę te rzeczy potrafimy robić w Hadoopie, czy potrafimy robić w bazach danych. Kłopot jest taki, że często jest tak, że jak już dostaniemy nasze dane, wydobędziemy je z bazy, mamy zapisane na dysku, co zajęło nam trochę czasu, może się okazać, że one wymagają jakiegoś dokładnego, dodatkowego przetworzenia i wtedy te pakiety są naprawdę niezastąpione. Jakby wracanie z powrotem na przykład do IT z prośbą, że a kochani, generowaliście ten zbiór danych już 442 razy, a ja go potrzebuję jeszcze w trochę innym układzie, generalnie nie powoduje uśmiechu na twarzy u nikogo, więc często warto takie dane zrobić, takie operacje warto zrobić już w obrębie R.
Bardzo fajny pakiet do wizualizacji danych. Tu mają Państwo pakiety, które dają dostęp do takich najbardziej podstawowych technik statystycznych i właściwie pozwalających obskoczyć większość problemów statystycznych, które się pojawiają. Jeśli chodzi o Pythona, no to IPython to jest naprawdę duża siła obecnie. Bardzo szybko się rozwija, umożliwia bardzo wygodną pracę z danymi. Pojawiają się okienka, podpowiedzi i to jest całkiem fajne. Pandas, no to jest takie rozwiązanie, które umożliwia coś analogicznego do tego. Matplotlib, łatwa i wydajna wizualizacja danych. Jakby na każdym, na większości etapów analizy danych wizualizacja jest dość ważna. Po prostu, żeby wychwycić chociażby, czy w tych danych nie ma jakichś wartości odstających. To jest bardzo przydatna rzecz. Problem uniwersalny, no to tak naprawdę szukamy ludzi, trzech grup ludzi, o których nie zawsze jest łatwo. Już o tym Państwu mówiłem. Teraz pozwolę sobie, teraz już naprawdę 5 minut, dwa podstawowe światy, którym ja miałem do czynienia. Bo ja nie chciałbym Państwu opowiadać o rzeczach, które wyczytałem w internecie. Chciałbym Państwu powiedzieć po prostu o rzeczach, które robiłem praktycznie. Miałem do czynienia ze światem portali, gdzie i ze światem bankowości. W każdym z tych światów pokażę Państwu jakby cztery grupy problemów, które są dość istotne. Czy mi wydają się istotne i z którymi miałem jakąś okazję praktycznie się borykać. W świecie portali jest tak, że mamy mnóstwo danych technicznych, naprawdę terabajty danych. O rodzaju przeglądarki, rodzaju urządzenia mobilnego, wielkości okienka, wielkości ekranu, systemie operacyjnym, położeniu geograficznym. Z tych danych możemy wyciągać takie informacje, o której godzinie ktoś wyczytać wiadomości, ile czasu spędza na danym serwisie, w której sekundzie przestał oglądać dany film, z czego szukał w internecie, zanim się u nas znalazł, czy kliknął w reklamę, czy nie kliknął, od kogo dostaje maile, do kogo pisze maile. Ale w tym świecie bardzo brakuje informacji na temat tego, ile ktoś ma lat, jakiejś jest płci, czy mieszka w tej miejscowości na stałe, czy pojawił się tam na chwilę, czy przyjechał na studia. Nie mamy informacji na temat tego, czy ktoś nie zrezygnuje z naszych usług w danym momencie, czego nie zdenerwowaliśmy czymś. Taką dość kuszącą rzeczą jest na przykład odtworzenie cech demograficznych na podstawie zachowania. Mamy zazwyczaj jest tak, że dysponujemy informacjami o cechach demograficznych części użytkowników, tych zarejestrowanych, ale jeśli potrafilibyśmy odtworzyć te cechy na podstawie zachowania, czy na podstawie tych danych technicznych, byłoby to bardzo przydatne i takie rzeczy daje się robić właśnie korzystając z dużych wolumenów danych i technik statystycznych. Możemy podnosić klikalność w reklamy czy mailingi poprzez na przykład wyświetlanie mailingów, wykrywanie grup, które mają wyższą skłonność do klikania w mailingi określonego rodzaju. I dzięki temu podnosimy taki współczynnik jak klikalność, średnią klikalność w reklamę. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest pewna drobnostka, którą się tak prześlizgujemy do porządku dziennego. Tak naprawdę, żeby myśleć o sensownym analizie klikalności w reklamę, musimy mieć te reklamy sklasyfikowane. Wiedzieć na przykład, że to jest reklama samochodu, określonego typu samochodu, kładąca nacisk na określony typ, określone cechy samochodu, kolor albo prędkość. Kolejne zagadnienie to jest personalizacja treści stron. Jakby z punktu widzenia portalu istnieje przetarg pomiędzy ilością informacji, które wpływają do portalu z różnego typu źródeł, z agencji, na przykład z PAP-u, a możliwościami opublikowania tych informacji. Na stronie mamy, do portalu wpływa kilkaset, kilka tysięcy informacji każdego dnia, a każda na stronie głównej w sekcji wiadomości mają Państwo 10 linków. W sekcji biznes 10 linków i muszą Państwo jakoś sobie z tym poradzić. Gdybyśmy potrafili pokazywać
informacje, budować strony adresowe, dobrze sprofilowane, takie przedstawiają informacje zaadresowane do użytkowników, dla których one będą interesujące, potrafilibyśmy lepiej wykorzystywać informacje, które do nas spływają. I wszyscy mają poczucie, że jeśli użytkownicy z jednej strony bardzo nie lubią dostosowywać portalu pod swoje potrzeby, ale jeśli portal zaczyna się zachowywać tak, jakby ich lepiej rozumiał, no to to doceniają, zostają dłużej na stronach. Takie podejście od strony personalizacji ma kilka potencjalnych niebezpieczeństw. Jedno z nich jest takie na przykład, że jeśli wydarzy się coś niespodziewanego, na przykład spadnie jakiś samolot, dojdzie do katastrofy naturalnej, no to musimy na to móc szybko zareagować, wyłączyć ten system personalizacji. Rekomendacja treści. To jest zachęcamy użytkownika do tego, żeby pokazujemy mu linki, które mogły być dla niego interesujące, co ma dla nas tą zaletę z punktu widzenia portalu, że przedłużamy czas spędzany przez użytkownika na naszych stronach, co jakby daje nam więcej szans na wyświetlenie większej ilości reklam. Z naszego punktu widzenia jest to bardziej, jest to opłacalne. Kłopot jest, jakby portale robią tego typu rzeczy dlatego, że tak naprawdę dla większości portali jest jeden punkt wejścia, to jest strona główna. Teraz jeśli użytkownik znajdzie się na stronie głównej, to trzeba go jakoś zagospodarować. Większość użytkowników skanuje linki opublikowane na stronie, na przykład po prawej stronie, klika w nie, wraca na stronę główną, klika, wraca. Nie zagłębiają się, nie wchodzą głębiej na stronę, więc gdybyśmy potrafili do tego zachęcić poprzez właśnie publikowanie im linków, które byłyby dla nich interesujące, mielibyśmy więcej odsłon, dłuższy czas. Jeśli chodzi o świat banków, z jednej strony mamy mnóstwo danych o operacjach bankowych. A z drugiej strony mamy kilka takich dość istotnych kłopotów, na przykład przepraszam, potrafimy ocenić ryzyko udzielenia kredytu, ale tylko w przypadku klientów, którzy mają już u nas kredyt albo starali się u nas o kredyt. Mamy bardzo słaby opis transakcji bankowych. Tak naprawdę wiemy, że przelew nastąpił z konta A na konto B, mamy określony numer, ale duża część operacji jest, część operacji ma jakieś tytuły, na przykład za gaz, albo faktura numer jakiś tam, albo opłata za coś tam, albo na lekcję pianina, ale duża część nie ma. Ma na przykład ma standardowe ustawione w formatce opis. Tak naprawdę nie znamy, kolejna rzecz to jest to, że nie znamy potrzeb klientów, nie wiemy z jakich produktów będą chcieli korzystać, z jakich będą dla nich dla nich najlepiej dostosowane. Wreszcie, z punktu widzenia banku istnieje dużo zdarzeń, które byłyby ważne, byłyby okazją do tego na przykład, żeby zaproponować komuś kredyt. Na przykład komuś urodziło dziecko, poszło na studia, ktoś planuje się przeprowadzić. Fajnie byłoby móc wnioskować o tego typu wydarzeniach na podstawie tego, jak ludzie korzystają z produktów bankowych. No i kolejna rzecz to jest to, że zazwyczaj jest tak, że niewiele klientów przelewa wynagrodzenie na konto, więc nie wiemy jaką siłą nabywczą oni tak naprawdę dysponują, w jaki sposób te pieniądze schodzą z konta. Czy istnieje taki moment, w którym na przykład moglibyśmy do nich zadzwonić, zaproponować kredyt. Tak. Cztery wyzwania. Kategoryzacja operacji bankowych. Tak naprawdę niewiele ma jawnie wpisany tytuł przelewu.
ale można się tutaj oprzeć na numerze konta bankowego. Tylko to jest takie miejsce, w którym na przykład już możemy zacząć używać jakichś bardziej wyrafinowanych technik analizy statystycznej, dlatego że na przykład wiemy, że 95% operacji robionych na konto o określonym wzorcu dotyczyło opłatami za gaz. Czy pozostałe 5% też będzie, czy nie? Niezależnie od tego tyłu przelewu, który został wpisany. Część wydatków płatności kartami ma przypisane kody NCC, które pozwala przypisać kategorie wydatków, ale do tej podstawy możemy na przykład urobić jakieś kategoryzacje, głębszą kategoryzację miejsc. Mamy też położenie geograficzne, możemy to przekuć na taką dość istotną informację, na przykład odległość od miejsca, w którym ktoś mieszka. Gdybyśmy potrafili robić takie rzeczy, no to mielibyśmy całkiem fajne wejście do dane do dalszych analiz. Wyzwanie numer dwa to jest użytkownicy bez historii kredytowej. To na przykład ludzie, którzy po raz pierwszy ubiegają się o kredyt. Gdybyśmy potrafili dokonywać scoringu tych klientów na podstawie danych pochodzących z firm telekomunikacyjnych, czy na przykład z tego, jak korzystają z Facebooka, byłoby to bardzo przydatne i część firm to potrafi robić. Budowanie wartości klienta to jest oferowanie klientom produktów, które byłyby dla nich interesujące. Na przykład dlatego, że ludzie stosunkowo słabo znają ofertę banku, nie mamy zbyt wiele okazji do tego, żeby nawiązać kontakt z klientem. Gdybyśmy potrafili pozyskać informacje o tym, że ktoś na przykład spodziewa się dziecka, planuje zmienić samochód albo planuje przeprowadzkę, no to potrafilibyśmy zaproponować mu kredyt w momencie, kiedy on byłby nim najbardziej zainteresowany. No i ostatnia rzecz. Potrafilibyśmy zapobiegać odejściom, zapobiegać churnowi. Klienta potrafilibyśmy wykrywać na przykład moment, miesiąc, w którym można się spodziewać szybszej spłaty kredytu, likwidacji karty kredytowej, likwidacji lokaty. Istotne jest to, żeby reagować jakby w sytuacji rzeczywistego zagrożenia, a nie wyimaginowanego. Jakby taka sytuacja, w której nagle roznosi się po rynku, że danego banku można zadzwonić i tak sobie powiedzieć, że chcemy szybciej spłacić kredyt, to nam zaproponują niższe oprocentowanie. Jak Państwo się domyślają, od razu będzie dość niekorzystne dla banku. Istnieją też inne światy, w których taką big data ma dość duży potencjał, na przykład towarzystwo ubezpieczeniowe, sprzedaż towarów i usług, czy opieka medyczna. To są światy, w których nie miałem okazji bywać, ale jakby korzyści z używem przetwarzania dużych wolumenów danych tutaj są oczywiste i bardzo kuszące. Na przykład w przypadku towarzystw ubezpieczeniowych możemy regulować wysokość składki. W zależności od tego, przewidując, czy dany klient będzie szkodowy, czy bezszkodowy. Sprzedaż towarów i usług. Wszyscy Państwo pewnie oglądali film Raport Mniejszości. Tam klient wchodzi do sklepu i baner się z nim wita. Dzień dobry, Panie Anderson. Mam marynarkę, która świetnie pasuje do krawatu, który Pan ostatnio kupił. Miałem ten film okazję akurat oglądać w towarzystwie kolegów z Onetu w tym czasie, kiedy robiliśmy pierwszy system gromadzący informacje o zachowaniu użytkowników na stronach. I wtedy koledzy wydali sobie takie westchnięcie, Boże, jakie oni mają fajne indeksy. Opieka medyczna. Tu potrafilibyśmy lepiej dobierać, przewidywać niekorzystne zdarzenia. Ktoś zachoruje, ktoś będzie wymagał interwencji lekarskiej, kogoś powinniśmy hospitalizować, kogoś nie musimy hospitalizować. Mnóstwo możliwości. Big data nie jest czymś, co się dopiero wydarzy. W przypadku na przykład portali internetowych, no to jest codzienność, to jest świat, w którym ja się obracam praktycznie od samego początku. Dla innych firm dopiero to wchodzi, na przykład do bankowości to dopiero wchodzi, ale tam, gdzie weszło, no to potrafi dramatycznie zmienić obraz świata, czy warunki, na podstawie których gramy.
To bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, no to ja z chęcią na nie teraz odpowiem. Jeśli później, to zachęcam do kontaktu telefonii, do wysłania maila.